наш, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pomódl się za zmarłego naszego księdza kardynała, księdza Franciszka. To jasno, że za Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zobacz, Maryjo, łaski pełna nam z Tobą. Imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Z pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. I Was błogosławi, proszę, mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. To bardzo serdecznie witam. Dziękuję za to, że przyszliście jako kolędnicy, żeby na zakończenie według tradycji naszej i okresu takiego świątecznego, jeszcze bożonarodzeniowego, chociaż liturgicznie on już się skończył z niedzielą Chrztu Pańskiego, żeby tutaj zakolędować. Tak patrzyłem, troszeczkę czytałem, to pierwsze kolędy powstały w 1424 roku, przetłumaczona z łaciny na język polski. Ale skąd się wzięła taka tradycja tych kolęd? Tak jak wszystkie święta, prawda, one mają swoją tradycję, swoje korzenie, zaczerpnięte też z tradycji judaistycznej. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie, przywitać Pana. Dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie. Już nie ma tyle, bo w tym roku też nie ma tam już choinek, bo nie było kolędowania z dziećmi, ale tutaj właśnie przyszła mi taka myśl, patrząc na księdza dyrektora Jacka, ojciec święty Jan Paweł II też zawsze przyjmował kolędników w bibliotece, bo Instytut Teologiczny, taki raczej Kolegium Polskie, Kolegium jakiego drugiego... Kolegium Instytutu na Pietrokolegium. Tak, bo były dwa kolegia polskie w Rzymie dla studentów księży. Chwała na wysokości Pana. Przyjedzie arcybiskup, no rezultaty co będę pokazywał. No, żeby wszystko spokojnie się działo, żeby dekrety się na spokojną rękę pisało, nie? Ekscelencjo. To jak tam żyć? Jakoś tam żyje. Żyje spokojnie, ale żyje. Żyje skromnie, ale żyje. Aha. Sławę. Ja nie wskazałem, bo naszym że tam nas nie tak bohato i tam słyszę bohato. Siostry, bez tego byli już szczęśliwi, młodzi, bo mam fajnie, że się dało. Wy dobry Pandemia, jeden ma jeszcze robić, no to wziął się na nauku.
Я не записав, що такий.